Dzień dobry Państwu. Z wielką radością, zadowoleniem witam niemałą grupę osób, która przystępuje do inauguracji kształcenia wyższego w uczelni o nazwie Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Cytuję całą tą nazwę, albowiem fakt, że jesteśmy w Krakowie, lokalizuje nas z tego względu, iż podobna szkoła, ale to już jest inna organizacja, występuje także w Poznaniu. Mówię do Państwa ze studia uczelni. Tak się bowiem stało, iż od roku, konkretnie od kwietnia 2000 roku, prowadzimy nauczanie zdalne. Zdalnie kontaktujemy się z naszymi słuchaczami. Ogromnie żałujemy, że nie możemy widzieć Was na żywo, rozmawiać z Wami face to face, komunikować się w sprawach dydaktyki, przekazywania Wam wiedzy, także w przypadku informatyki, prowadzenia laboratoriów zdalnie. Mamy do tego odpowiednie wyposażenie informatyczne, ale nie zastępuje to osobistego kontaktu i proszę mi wierzyć, że wykładowcy cierpią także na braku bezpośredniego kontaktu z Państwem. Na początku wysłuchamy hymnu, albowiem jest to spotkanie, które ma charakter bardzo uroczysty. Inauguracja roku akademickiego 2020/2021, studia od marca. Dziękuję Państwu za wysłuchanie w skupieniu hymnu. Słucham go już tyle lat i za każdym razem czuję ciarki, które przechodzą mi po plecach i adrenalina wydziela się w organizmie, nakazując mi najwyższą uwagę. Inaugurujemy rok 2020/2021. Ta inauguracja ma dwie części. Część pierwsza ma miejsce w październiku, a część druga w marcu i to właśnie w tej chwili rozpoczynamy. Nazywam się Włodzimierz Roszczynialski. Od 22 lat jestem profesorem zwyczajnym. Tytuł uzyskałem od prezydenta RP. Doktorem habilitowanym inżynierem. Te tytuły uzyskałem jako pracownik sąsiedniej uczelni AGH. Do pomocy w zarządzaniu uczelnią, która dzisiaj liczy 3500 osób, ale liczyła także już 9000 osób, mam dobrane grono współpracowników. Funkcję dyrektora administracyjnego pełni kanclerz dr Bogdan Makary. Prorektorem do spraw kształcenia jest dr Aneta Ziółkowska, profesor naszej uczelni. Prorektorem do spraw ogólnych, organizacyjno-prawnych, a także finansowych jest mecenas Krzysztof Roszczynialski. Wydziałem Zarządzania Finansów i Informatyki kieruje pan dr
Bartosz Banduła, także profesor naszej uczelni. Na wydziale prowadzimy 3 kierunki, za które odpowiadają prodziekani. Doktor Artur Figurski za studia magisterskie. Doktor Magda Kowalska-Musiał za studia licencjackie w zakresie zarządzania. Magister Zofia Wydymus za studia licencjackie w zakresie finansów i rachunkowości. Doktor inżynier Janusz Majewski za studia inżynierskie w zakresie informatyki. Pełnomocnikiem rektora, który nadzoruje proces dyplomowania, jest doktor inżynier Dominika Woźny. Ona zajmuje się także wydawnictwami uczelni. Pełnomocnikiem rektora do spraw kół naukowych jest doktor Justyna Michniak-Szlaberda. Osoby te współpracują z wykładowcami oraz z administracją. Zacznijmy od wykładowców, których tutaj nazywam jako kadrę. Aktualna ich liczność to 174 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 29 profesorów, 65 adiunktów i 80 asystentów i trenerów. W 25-letniej historii uczelni osoby, które pracowały u nas, one niekoniecznie muszą u nas pracować nadal. 210 osób obroniło doktorat, 54 habilitacji uzyskało i 24 tytuł profesora belwederskiego. Pokazuję te liczby po to, abyście Państwo widzieli, że ta kadra jest bardzo pracowita, jeżeli chodzi o ich poziom dydaktyczny, ale także naukowy, o czym świadczą uzyskiwane stopnie i tytuły naukowe. Spośród innych organów, które funkcjonują w uczelni, możecie Państwo korzystać także z samorządu studentów WSZIB, któremu przewodniczy w tej kadencji Kacper Inglot, oraz z Rady Pracodawców, którymi kieruje pan Wacław Andruszko, którym przewodzi magister inżynier Wacław Andruszko. Pan Andruszko ma w ręku nagrodę Izby Przemysłowo-Handlowej Złotego Dukata, którą uczelnia otrzymała za pracę na rzecz edukacji wyższej w Krakowie, jako jedyna uczelnia zresztą. Do ścisłego kierownictwa uczelni należą także magister Bożena Serczyk-Jastrzębska, która kieruje biurem dydaktyki. Na niej spoczywa kwestia planowania dydaktyki i rozkładu zajęć. Pani Bożena jest odpowiedzialna za to, żeby się zajęcia odbywały w wyznaczonych terminach, żeby nie było przerw, tak zwanych okienek, i żeby realizować w 100% program nauczania. Infrastrukturą informatyczną, merytorycznie, ale także techniczną stroną działu IT kieruje doktor inżynier Tomasz Wojdyński, również profesor uczelni. Kształceniem językowym zajmuje się magister Janusz Szygieł z zespołem, promocją i marketingiem magister Kamil Kowalik. To nieliczne grono osób jest w stanie pracować dzięki pomocy pracownikom dziekanatu. W dziekanacie funkcję kierownika pełni pani magister Katarzyna Szycik i odpowiada za kształcenie magisterskie, za studentów studiów magisterskich, za studentów finansów i rachunkowości na poziomie licencjackim odpowiada Ewa Godleska, na zarządzaniu na pierwszym stopniu licencja Danuta Kania i tyle, tak? Bo na studiach magisterskich z informatyki zajmuje się tymi studentami pani Szycik. Zatrzymuje się w takim niespodziewanym momencie, albowiem te właściwie 3 osoby prowadzą całą dokumentację i nadzorują administracyjnie przebieg studiów. Ważną kwestią w działalności uczelni są stypendia, które wywalczyliśmy jako uczelnie publiczne na początku lat 90.
otrzymujemy z budżetu pieniądze na stypendia i tylko na stypendia. Jest to kwota 2,5 miliona, które rozdzielamy i zajmują się tym magister Katarzyna Jagła i licencjat Karolina Cygan. Do pomocy mają także studentów samorządu. Na froncie uczelni pracują Małgosia Rzegocka-Skiba, magister, oraz Małgorzata Sikora. Te osoby to są pracownicy odpowiedzialni za pierwszy kontakt z naszymi interesariuszami, zwanymi w dawnych czasach klientami, ale to źle brzmi w zestawieniu do środowiska uczelni wyższej. I to grono osób, które Państwu zaprezentowałem, będą tymi, które odpowiadają na Państwa pytania, rozwiązują Wasze problemy. W systemach informatycznych pełnią dyżury, a także, mówiąc szczerze, to 24 godziny przez 7 dni w tygodniu rozwiązują problemy, z którymi Państwo się do nich zwrócą. Każda z tych osób rozwiązać powinna każdy problem. Ta załoga, jak widzicie, to jest nie więcej niż 20 osób. Mogę bez żadnego błędu powiedzieć, że w każdej innej uczelni, publicznej czy niepublicznej, jest to kadra licząca 10 razy więcej osób. W Polsce, gdy popatrzymy na uczelnie wyższe, to w ruchu akademickim, który zaczął się w październiku 2000 roku, było 377 uczelni, w tym 131 publicznych, 16 kościelnych. One otrzymują dofinansowanie na każdego studenta i 230 niepublicznych, które borykają się z finansami, żyjąc wyłącznie za czesne, które Państwo opłacacie regularnie każdego miesiąca. Obecnie kształci się w uczelniach w Polsce 1 200 000 studentów. Kilka lat temu kształciło się 2 miliony studentów. Mamy obecnie po pierwsze niż demograficzny, po drugie mamy odwrót od tego sposobu zdobywania wiedzy, co wiąże się z rynkiem pracy. 1/4 tych studentów kształci się, czyli 300 tysięcy, kształci się w uczelniach niepublicznych. W waszym pokoleniu wskaźnik wykształcenia wyższego osiągnął 43%. Gdy rozpoczynaliśmy 25 lat działalność jako szkoła wyższa, ten procent wynosił 12%. A gdy ja studiowałem, 9%. Jak więc widzicie, tu nastąpił drastyczny wzrost osób kształcących się i uzyskujących wykształcenie wyższe. Te osoby, które uzyskały dyplomy uczelni wyższych, w 88% mają pracę. To przekonywujący dowód na to, że warto studiować. Tytuł zawodowy magistra, jak ustaliliśmy na podstawie takiego specjalnego portalu o nazwie ELA, prowadzonego przez ZUS, zresztą kształci się, otrzymuje 67% wynagrodzenie wyższe od średniej krajowej. Kilka słów o działalności uczelni. Powstała w 1995 roku jako uczelnia licencjacka. W Krakowie mamy w tej chwili 22 uczelnie, z tego 12 to są uczelnie publiczne, a pozostałe to uczelnie niepubliczne lub kościelne. 3125 osób studiuje na studiach magisterskich, studiach licencjackich oraz inżynierskich, ale mamy także 157 studentów studiów podyplomowych. Ta liczba zwiększy się o 100 osób w październiku. Dyplomy uzyskało do tej pory 22697 studentów, w tym 6603 magistrów. Studia podyplomowe ukończyło 4308 słuchaczy. Nie ze wszystkimi osobami, które są absolwentami i studentami, spotykałem się lub będę się spotykał poza inauguracją, ale spacerując w mieście,
często spotykam swoich absolwentów, albowiem ta liczba 22 tysiące, a prawie 23 tysiące to niemałe miasteczko powiatowe w Polsce. Przez mury uczelni przewinęło się 40 tysięcy studentów. I to już jest spora grupa osób. Popatrzmy na wykres kołowy. Aktualnie 16,5% studentów studiuje stacjonarnie. Pozostali studiują niestacjonarnie. Ja może to odczytam, bo to jest jak gdyby ciekawe. Na informatyce 5%, na finansach i rachunkowości 6%, na zarządzaniu 5,5%. W liczbach bezwzględnych jest to z grubsza taka sama liczba osób. Na studiach niestacjonarnych, które przeważają, 20%, na studiach magisterskich niestacjonarnie informatykę studiuje 14,5%, 21% finanse i rachunkowość, a zarządzanie 28%. Gdy rozpoczynaliśmy działalność, mieliśmy wyłącznie studentów studiujących stacjonarnie. Takie były bowiem czasy. Czasy zmieniają się na naszych oczach i nasz punkt widzenia na kształcenie wyższe zmienia się także. Generalnie chciałem posłużyć się obrazem, który narysował wiele, wiele lat temu Bosch. Widzicie tu Państwo studenta, to jest ten gentleman w czerwonych getrach i białej koszuli. Stoi nad nim asystent wykładowcy, bakłowarza, który przy pomocy dłuta robi mu otwór w głowie i tam za chwilę włoży lejek chwilowo trzymany na głowie i bakałarz reprezentowany przez zakonnika będzie mu wylewał olej z garnka, z alembiku, który trzyma w lewej ręce. Wiadomości przekazywane studentowi symbolizuje także zakonnica jako fragment wiedzy przekazywanej słowem pisanym w książkach. Trudno w to uwierzyć, ale aż do drugiej połowy XX wieku wasi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie byli kształceni taką metodą, także ja. Przekazywano nam wiedzę i tą wiedzę wymagano, abyśmy na egzaminach posiadali w głowie. Dzisiaj, po wielu latach transformacji, przekształcania sposobu widzenia kierownictwa uczelni, ale także pracowników, uznaliśmy, iż trzeba ten proces dydaktyczny inaczej ukształtować. Mianowicie uznajemy, że w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości związek między praktyką społeczno-gospodarczą a wykładanym materiałem jest kanonem. Tym bardziej, że jesteśmy uczelnią, która kształci na poziomie zawodowym. Nieliczna grupa z uczelni wyższych kształci na poziomie akademickim. Zamiast uczenia teoretycznego, uczymy wyszukiwania oraz dekodowania, czyli rozczytywania danych. Odczytywania z nich informacji, a następnie przekształcania tych informacji w wiedzę. To jest całkiem inny proces niż ten, który widzieliśmy na obrazie Boscha. Od zawsze uznajemy, że misją uczelni jest przekazywanie interesariuszom podstaw metodycznych oraz intelektualnych do pracy w biznesie i nowoczesnym społeczeństwie gospodarki opartej na wiedzy. To ogólnolotne sformułowanie wpisujemy w nasze dokumenty, ale dodajemy przy tym, że u nas znajdziecie Państwo przyjazną atmosferę, wsparcie w zdobywaniu wiedzy, zrozumienie dla Państwa trudności także,
wszelakiego rodzaju oraz skuteczny system stypendialny. W ubiegłym roku akademickim przekazywaliśmy studentom 2 miliony 590 tysięcy w formie stypendiów. Patrzymy na kształcenie jako na piramidę. Na dole tej piramidy znajdują się dane. Nieco wyżej informacje. Czyli musicie mieć umiejętność interpretacji danych, żeby uzyskać z nich informacji, a jednocześnie odrzucić fałszywych proroków, fałszywe dane, fake newsy. To nie taka prosta sprawa. Następnie uczymy Państwa przekształcania informacji w wiedzę. To wymaga zaangażowania umiejętności obywatelskich, współpracy w zespołach. Uczelnia wyższa ma być miejscem sporu, dyskusji w oparciu o rozum, logikę i szacunek dla innych poglądów. I wreszcie podejrzamy za postępem cywilizacyjnym. Nasza infrastruktura dydaktyczna zmienia się z roku na rok, a także sposób kształcenia i zawartość programów. Przygotowujemy do nieznanych dzisiaj jeszcze zawodów i specjalizacji, które pojawią się w Waszym życiu nieoczekiwanie wraz z rozwojem nowych technologii, czyli przygotowujemy Was do nauczania w trybie long life learning, czyli uczenia się przez całe życie. Nie udałoby się to realizować w uczelni, jeśli nie nastąpiłby ogromny, skokowy, rewolucyjny postęp w infrastrukturze informatycznej. Ta rewolucja u nas zaczęła się już bardzo dawno, także od początku roku 2000, czyli prawie ćwierć wieku, jesteśmy w posiadaniu narzędzi nazwanych z japońska sushi i sake, które służą do zarządzania administracją oraz e-learningu. Dzisiaj wydaje się to praktyką codzienną szkół wyższych. Na początku lat 20. byliśmy jedyną uczelnią w Polsce, która posiadała takie wyposażenie, nie tylko techniczne, ale także software'owe w zakresie kształcenia. Dzisiaj dołączają do tego liczne narzędzia, które uzyskujemy od producentów na całym świecie. Te dwie platformy intranetowe, to już pokazałem Państwu, korzystamy także z platform Microsoftu.com, czyli .com i licznych usług tej platformy na 300 stanowiskach komputerowych w 11 laboratoriach uczelni z możliwością zdalnego dostępu do bogatego oprogramowania. Jest więc okazja instalacji zakupionego, dwa wykrzykniki, przez uczelnię komercyjnego oprogramowania dla Państwa, dla studentów, przekazywanego bezpłatnie. Są to pakiety, które macie wypisane niżej, a może jeszcze kilka innych. Macie Państwo dostęp do internetowych baz danych i bibliotek, iBook, Libra, Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa na NASBI oraz bazy EMIS, a także wirtualnej biblioteki nauki. Niezależnie od tego mamy fizyczną bibliotekę, która mieści się na ulicy Kijowskiej 14 w głównej siedzibie uczelni. Dostarczamy także Państwu autorskie narzędzia edukacyjne jako arkusze statystyczne oraz kalkulatory finansowe i czynimy to już od kilkunastu lat. Symbolicznie pokazaliśmy Państwu, jak jesteśmy ustrukturyzowani w zakresie sieci informatycznych. Zbliżając się do końca naszego spotkania, chciałem podkreślić, że przyszłość należy do tych, którzy są aktywni i wierzą w siebie, bo są kompetentni. Tak jak ci, którzy są naszymi studentami, absolwentami
występuje na naszych zdjęciach. Korzystamy wyłącznie z twarzy naszych studentek i studentów. Jutro bowiem należy do najlepszych. Teraz, proszę Państwa, następuje moment, który zawsze zaczynam od słów. Proszę o powstanie. Dzisiaj tego nie powiem, ale druga część jest ważna. Proszę powtarzać za mną słowa ślubowania. To ślubowanie Państwo podpiszecie w dziekanacie przy pierwszej wizycie i przy odbiorze legitymacji. Ślubuję uroczyście, iż będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnych osobowości. Odnosić się będę z szacunkiem do władz uczelni. I wszystkich członków jej społeczności. Będę szanować prawa i obyczaje akademickie oraz całym swym postępowaniem będę dbać o godność i honor studenta. Ślubowanie kończy jak gdyby część uroczystą naszej inauguracji. W tym momencie wygłaszam historyczne hasło. Quod felix fastunatum fortunatus quaesit, rok akademicki 2020-2021 uważam za otwarty, a Państwo stajecie się studentami Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Na zakończenie, proszę Państwa, wysłuchamy radosnej pieśni akademickiej. Żegnam się z Państwem, życząc Wam wiele zdrowia, do zobaczenia, do spotkania. Cieszę się, że już chyba za niedługo, patrząc się na historię uczelni, będziemy mogli się spotkać osobiście. Zapraszam zawsze do siebie. Życzę wiele zdrowia, wszystkiego dobrego, powodzenia.